Dobra pamięć. Pałac pamięci, po prostu każdy człowiek tego używa i to jest nic innego jak po prostu jakieś miejsce, o którym myślimy i myśląc o tym miejscu, nasz mózg sobie oczywiście przypomina od razu rzeczy, które się tam wydarzyły. Czyli na przykład, jeżeli sobie pomyślimy o jakiejś klasie w podstawówce swojej, jakimś placu zabaw z dzieciństwa czy coś, no to jesteśmy w stanie przypomnieć sobie rzeczy, które się tam działy. I to jest właśnie pałac pamięci, to miejsce, czyli to jest technika, która pozwala nam zapamiętywać informacje w danym miejscu. I my możemy nasz mózg oszukać, jak ja to mówię zawsze, czyli zapamiętywać tam rzeczy, które w ogóle nie miały miejsca, nigdy. I one nam będą przypominać o tym, co chcemy rzeczywiście zapamiętać. Czyli na przykład mamy tutaj na ekranie aminokwasy wypisane, prawda? Na przykład alanina. Musimy na początek sobie przerobić tą alaninę na jakieś skojarzenie, na przykład bardzo proste może być alan, czyli bo mamy alaninę, czyli alan, albo ala. Może być baranina, z komuś może się kojarzyć to z tym, prawda? Czyli na przykład wyobrażamy sobie jakiegoś barana, albo jak ktoś woli alana, w tym miejscu. Czyli na przykład moim pałacem pamięci będzie plac zabaw. Ja na tym placu zabaw wyobrażam sobie tego alana, no i on mi przypomni o alaninie. No i samo zapamiętywanie, dlaczego w ogóle używamy takich pałaców pamięci? Po pierwsze, fajnie posortowane informacje, będziemy robić takich ścieżkę z takich pałaców pamięci. Zaraz ja będę sobie szybko, już tak na szybko sobie przerobiłem jakieś tam 15 takich pałacyków pod to specjalnie, ale jeszcze opiszę, jak ja to robiłem. Jest to po prostu dużo trwalsze. Czyli jeżeli my sobie wyobrazimy tego alana w tym miejscu, a nie na przykład w pustce po prostu, samo skojarzenie jakbyśmy zrobili, to też by zadziałało, ale to miejsce pozwoli nam jakby wrócić do niego w każdej możliwej chwili. Czyli my nie potrzebujemy czegoś takiego, że musimy sobie przypomnieć najpierw tą alaninę i ona dopiero nam przypomni tam alan, coś tam. Tylko myślimy o miejscu i od razu ta alanina nam wpada. I tutaj tak jak do słówek z języka obcego sobie wymyśliłem taką metodę w ogóle na zapamiętanie, które są endogenne i które są egzogenne. Aminokwasy, bo to, no tutaj jest podział wypisany, jak to tam jest, zaraz sobie to zapamiętamy. Dobra, ale najpierw jeszcze te pałace pamięci, czyli jak ja sobie to zrobiłem? Po prostu wziąłem dom mojej babci, bo już sporo pałaców mam poza pychanych, więc poszedłem jakby do domu mojej babci, tam zacząłem od podwórka, prawda, gdzieś za domem to jest pierwsze miejsce, czyli wyobrażam sobie tą posesję i tam za domem była jakaś taka no studnia, coś takiego. Dalej, bo to jest w ogóle na wsi, tam dalej bo mają jakieś takie miejsce, gdzie przyczepy są. Dalej jest po prostu plac przed domem. Dalej jest droga. Tą drogą idę jakby do domu, który jest naprzeciwko. Tam też znam dobrze tą posesję przed domem. I to wszystko to są takie osobne pałace pamięci, czyli my będziemy zapisywać sobie informacje po kolei w tych miejscach. Dalej idę drogą do w ogóle wsi obok, bo tam mieszka mój dziadek. I znów jakieś tam charakterystyczne punkty, czyli przystanek jakiś bardzo charakterystyczny, dalej będę wchodził do jego domu i tam również każdy poszczególny pokój będzie osobnym pałacem pamięci. No i myślę, że to powinno tak wystarczyć na razie na taki wstęp, czyli po prostu te skojarzenia, które ja będę tutaj omawiał, będziemy sobie zapamiętywać w tych miejscach, żeby to było trwalsze. Czyli pierwszą rzecz w ogóle, którą chciałem zapamiętać z tego, co mnie interesuje, jakby no nie będę też wszystkiego jeden do jeden, jak jakieś tam niepotrzebne informacje, albo takie łatwe czy coś, no to nie będziemy tego zapamiętywać w jakiś szczególny sposób, bo po prostu to jest łatwe i albo już to pamiętam, albo to jest po prostu do przeczytania i tyle. Czyli przeczytamy sobie to najpierw. Aminokwasy możemy podzielić na egzo i endogenne. Kryterium tego podziału jest, czy dany aminokwas jest syntezowany przez organizm człowieka, czy należy go dostarczyć wraz z pokarmem. Dobra, i to pierwsza rzecz. Trzeba zapamiętać po prostu, co to są w ogóle aminokwasy endogenne i egzogenne. Czyli endogenne to są takie, które mogą być syntetyzowane przez organizm człowieka, a egzogenne to takie, które musimy dostarczyć z pożywieniem. No, czyli to jest bardzo prosta definicja. Jedne musimy zjeść, a drugie nasz organizm sobie wytwarza. I teraz, jak zapamiętać, które są które? Ja to robię w bardzo prosty sposób. Egzogenne, a tu są jeszcze względnie egzogenne, ale to na razie nie ma znaczenia. Egzogenne sobie zapamiętałem. Dla mnie egzogenne się kojarzy z czymś, co się wyrzuca na zewnątrz, bo egzogenne egzotermiczne reakcje były, pamiętam w liceum coś takiego na chemii było, czyli po prostu to są reakcje, które jakby wytwarzają ciepło, a endogenne to były, które pochłaniają ciepło, więc
skoro endogenne pochłaniają to jakby do środka, czyli one są syntezowane w środku u nas, a egzogenne jak na zewnątrz, no to z zewnątrz potrzebujemy. No już takim prostym skojarzeniem, jak egzo mi się kojarzy w ogóle tak z ogniem na zewnątrz, z wyrzucaniem, no to ja już wiem, że egzogenne to są te, które musimy dostarczyć, a endogenne to są te, które musimy wytworzyć. I teraz, no tutaj nie używamy żadnego pałacu do tego, no bo to po prostu sobie tak trzeba skojarzyć z samym słówkiem egzogenne. I teraz musimy zapamiętać, które to są, które, prawda? Czy egzogenne, czy endogenne. I mamy ich 20 chyba ich jest łącznie. I no mamy tu wypisane. Ja się teraz szybko powiem wam każde skojarzenie z tym, z danym aminokwasem, no to nie zajęło mi bardzo długo, po prostu je raz przeczytałem i starałem się, może teraz jakieś inne mi w ogóle wpadną do głowy, może nie będę pamiętał tych, które sobie wcześniej zrobiłem. I pierwsze, co musimy zrobić, to właśnie dwa pałace pamięci sobie wybrać. Czyli stworzyć jakieś jedno pomieszczenie, na przykład powiedzmy, że pokój będzie odpowiadał za endogenne, a łazienka za egzogenne. Czyli te skojarzenia aminokwasów będziemy w danym pokoju zapisywać. Jeżeli dany aminokwas będzie endogenny, to skojarzenie do aminokwasu będziemy zapisywać w tym pokoju. Jeżeli będzie egzogenny, to skojarzenie będziemy zapisywać w tej łazience na przykład. No ja sobie wybrałem, że to będzie jakby posesja właśnie za domem mojej babci. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to będą tam, gdzie są przyczepy. Czyli przyczepy powiedzmy, że to będą egzogenne, to miejsce z przyczepami, a za domem będą endogenne. Czyli lecę. Pierwsze, alanina. To jak wcześniej już wspomniałem, to może być alan na przykład i dla mnie to będzie alan, bo ja miałem takiego znajomego z internatu kiedyś, który się nazywał właśnie alan. I ja sobie tą osobę po prostu wyobrażę. Można w sumie teraz jak sobie myślę, ala by było lepsze troszkę, na przykład jakąś ale można sobie wyobrazić, albo ala ma kota jako kota nawet, bo jest też skrót ala, więc to będzie takie od razu przypominające, ale no alan też może być. Czyli ja w tym miejscu już sobie wyobrażam alana i to będzie mi przypominało o alaninie. Dalej, glicyna. Glicyna mi się skojarzyło, pierwsze co w ogóle pomyślałem to z glutem, że jakoś tak... No tak mi się skojarzyło, to skojarzenie czasem może być w ogóle bez sensu, ale później mamy glutamina i glutamina jest fajne do gluta, a glicyna z glizdą. Czyli bym sobie powiedział, bo jest gli, no czyli glizda, nie? Czyli powiedzmy ten alan i można to jeszcze fajnie połączyć, żeby lepiej zapamiętać, żeby te skojarzenia nie stały w tym pałacu pamięci gdzieś obok siebie po prostu, to możemy jeszcze to fajnie połączyć sobie wizję. Czyli ten alan bierze glizdę. Dalej, prolina. Prolina może być... Dla mnie to był pierwszy, co mi wpadło do głowy, to profesjonalny gracz, który przeciąga linę. Może być profesjonalista w cokolwiek. Dla mnie profesjonalny gracz komputerowy to sobie jakoś wyobrażę i on linę ma. Czyli powiedzmy, że ten Alan tą glizdę dał temu profesjonalnemu graczowi i on puścił linę, bo przeciągał ją, ale się wystraszył tej glizdy. No i takim tokiem możemy jakby te skojarzenia robić w tym danym pałacu. I to wszystko sobie wyobrażamy w tym danym miejscu. No i z każdym takim musimy sobie zrobić skojarzenie. Czyli na przykład aspargina mi się kojarzy z aspiryną. Dalej, kwas asparginowy. Tak samo, wyobraziłbym sobie to jako tabletkę, ale już jest kwas i kwas to po prostu dla mnie mi się kojarzy z kolbą. Czyli, że w kolbie mamy jakiś bardzo stężony kwas i tam wrzucamy tabletkę. Dalej mamy kwas glutaminowy. To jest tak samo w kolbie, ale z tym glutaminem. Czy po prostu do kolby ktoś mógł gluta jakiegoś puścić. Glutamina jako sam glut. To już w ogóle też nawet nie trzeba tego tak zapamiętywać, bo skoro jakby już wiemy, że jest asparginowa, to kwas asparginowy też. Skoro mamy glutaminę, to kwas glutaminowy też. Dalej mamy cysteinę, mi się kojarzy z jakąś cystą, czyli pryszczem na przykład. Seryna kojarzy mi się z serem. I tym sposobem powiedzmy, że wyobrażamy sobie to wszystko w tym danym pałacu i jak tylko będziemy, już pomyślimy sobie na przykład, a alanina gdzie była? I wyobrażamy sobie tego alana i on od razu nam się kojarzy z tym pomieszczeniem. To musicie sobie sami sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Ja wam mogę zagwarantować, że tak jest, bo tym sposobem się rodzajników uczyłem w hiszpańskim i bez problemu w tysiącach to dało się zapamiętać w takich dwóch pomieszczeniach, nie? Czyli jeden rodzajnik w jednym pomieszczeniu, drugi w drugim i to działa na tej samej zasadzie. Czyli jak sobie pomyślicie o powiedzmy glucie, to od razu wiecie, że to było, że ten glut był w tym miejscu, nie? No i teraz to samo robimy z egzogennymi, czyli bierzemy to drugie pomieszczenie. U mnie to jest właśnie w tym miejscu przy przyczepach, co mówiłem na posesji mojej babci, i fenyloalanina. Fenyloalanina mi się kojarzy z takim, pierwsze co mi przyszło do głowy, to z alkoholikiem. Dlaczego? Bo kiedyś oglądałem jakiś kabaret i tam było powiedziane fenoluty. I po prostu mi się kojarzy fenyloalanina, pierwsze co mi wpadło, z pijakiem. Czyli jest jakiś pijak, izoleucyna.
leucyna dalej jest na dole, więc dla mnie leucyna to jest lucyna po prostu. Na przykład moja pani z matematyki była lucyna, więc sobie ją tak wyobrażę w tym miejscu. Izoleucyna to jako izę po prostu, bo mamy izo. Metionina z narkotykami mi się kojarzy, czyli powiedzmy w samarce jakiś proszek biały. Treonina kojarzy mi się w ogóle z nazwiskiem takiego chemika, więc to będzie znowu postać. Lizyna jako lizanie, ktoś może lizać coś. Tryptofan, nie wiem czemu skojarzyło mi się z Posejdonem, ale jakoś tak to zapamiętałem, więc to będzie Posejdon. No i walina to kogoś można walić, czyli uderzyć na przykład kogoś, nie? I tym sposobem właśnie wyobrażamy sobie w tych danych pomieszczeniach, więc już wiemy, co to jest endogenne i egzogenne bardzo łatwo. Czyli zapamiętaliśmy to. Teraz aminokwasy względnie egzogenne jeszcze, bo to jest troszkę różnicy, czyli w ogóle znowu, co to jest? Czyli to są jakby aminokwasy, które mogą być wytworzone, tak, mogą być syntetyzowane przez człowieka, ale z innych aminokwasów egzogennych, czyli niby człowiek je wytwarza, ale i tak potrzebuje najpierw dostarczyć innych aminokwasów. No i tutaj są też wymienione, czyli arginina, tyrozyna i histydyna. Czyli możemy sobie po prostu trzecie pomieszczenie stworzyć i wyobrazić te trzy rzeczy w tym trzecim pomieszczeniu. Czyli arginina, nie wiem, arginina mi się kojarzy, argus, to jest jakaś tam funkcja matematyki chyba, nie wiem, nie znam się na tym za bardzo, ale dla mnie to jest to, więc mi się kojarzy z matematyką, więc powiedzmy jakiś prostokąt sobie wymyśl, jakąś figurę geometryczną, cokolwiek. Tyrozyna, tyranozaur na przykład i histydyna z historią, czyli jakiś, nie wiem, wojownik historyczny, średniowieczny. No i robimy jakby to samo w trzecim pomieszczeniu. No i to by było na tyle z tych pierwszych aminokwasów, no tu nie ma już nic więcej do omówienia. Oczywiście my nie robimy tego tak długo, jak ja to dzisiaj powiedziałem, bo rano mi to zajęło dosłownie minutkę, żeby sobie szybko te skojarzenia przelecieć jakby i zapisać w tych płacach pamięci. To jest tylko jakby staram się naprowadzić na ten tok rozumowania, jak to Dobra robić. Dobra pamięć.